Poniedziałek, 26 października 2015. Jesteśmy na warszawskiej Woli, gdzie przy ulicy Grzybowskiej właśnie dobiega końca budowa wieżowca Prime Corporate Center. Dzisiaj bardzo ważny dzień na budowie, ponieważ będzie demontowany żuraw wieżowy. Ten wielki metalowy dźwig doczepiony do wieżowca, który wznosił tą wielką żelbetową konstrukcję. To nie jest proste, to nie jest łatwe zadanie, muszą być spełnione szczególne warunki. Byliśmy tu już w piątek, 3 dni temu i co? Nie udało nam się nagrać odcinka, a na budowie nie udało się nawet zacząć rozbierać tego dźwigu. Dlaczego? Bo wiał zbyt silny wiatr, by było to możliwe, by było to bezpieczne. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się uda. Dzisiaj jest lepsza pogoda, trzymajmy kciuki. To, co teraz powoli jedzie do góry, ta żółta stalowa konstrukcja, to jest taka specjalna klatka, która posłuży do demontażu żurawia. Jak to będzie wyglądało? Ona zostanie zamocowana na wieży i dzięki niej będzie można wyjmować z tej wieży poszczególne segmenty, które sam żuraw będzie zwoził na dół. Tak jakby ten żuraw rozbierał się sam. Jesteśmy na dachu Prime Corporate Center. Weszliśmy tutaj po to, żeby z jak najbliższej odległości zobaczyć to wszystko, co będzie się działo na samej górze żurawia wieżowego. Tam, gdzie zacznie się demontaż jego wieży. Tutaj trwają jeszcze ostatnie prace przy tej klatce, która pozwoli, która posłuży do tego, żeby po kolei, po kawałeczku całą tą strukturę rozebrać. No nic, musimy jeszcze chwilkę poczekać i zaraz powinno się to wszystko zacząć dziać. No i niestety, czujnik w kabinie operatora dźwigu wskazał, że porywy wiatru przekraczają 18 km na godzinę, co oznacza, że raczej dzisiaj są marne szanse na to, żeby operacja demontażu dźwigu mogła się w ogóle zacząć. Do zobaczenia jutro. I kolejny mroźny poranek na budowie, ale dzisiaj udało się już zacząć demontaż dźwigu wieżowego. Zobaczmy, jak to wygląda. Aby można było zacząć wyjmować segmenty wieży, najpierw trzeba je rozłączyć. Teraz robotnicy wybijają bolce, które trzymały segmenty ze sobą przez ostatnie miesiące. Jak widać, nie chcą one wyjść od razu i trzeba je do tego intensywnie przekonywać. Kiedy to zostanie zrobione, jedyną rzeczą, jaka trzyma żuraw w całości, jest grawitacja i można zacząć najważniejszą część operacji. Klatka montażowa opiera się na dolnej części wieży. Siłownik hydrauliczny lekko podnosi górę dźwigu. Najwyższy segment wieży zostaje w ten sposób uwolniony i można wysunąć go na bok. Cały ciężar wysięgnika, przeciwwagi i kabiny operatora spoczywa teraz tymczasowo na siłowniku. Po chwili górna część żurawia zaczyna jechać w dół, zajmując miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą znajdował się wysunięty na bok segment. Klatka montażowa powoli nasuwa na wieżę górną część żurawia i siłownik nie przenosi już jego ciężaru. Żuraw jest niższy o kilka metrów i całą operację można teraz powtórzyć. Jeszcze kilka dni temu ten segment i wiele innych tworzyły tą wielką, ponad 100-metrową wieżę żurawia wieżowego tutaj na budowie wieżowca Prime. A w tej chwili no, większa część tej wieży już leży z boku. Dopiero właśnie teraz widać, jak wielka to była konstrukcja, jak te wszystkie elementy są wielkie, jak grube są poszczególne elementy tych wielkich kratownic. No i teraz jest już kolejny etap. Nad nami trwa kolejny, ostatni już etap rozbiórki żurawia wieżowego. Właśnie teraz wysięgnik, czyli ten wielki, poziomy element, teraz znajdujący się na wysokości jakiegoś 5. piętra, a nie na ponad 100 metrach, jak było to jeszcze parę dni temu, wisi już podwieszony do innego dźwigu, który specjalnie tutaj po to przyjechał, aby właśnie te ostatnie fragmenty żurawia wieżowego rozebrać i no, coraz większymi krokami zbliżyć nas do końca tej budowy. I wysięgnik spoczywa już bezpiecznie na specjalnych kozłach na ziemi. No i jeśli kiedyś zastanawialiście się, jak rozmontowuje się żuraw wieżowy, to już wiecie, jak to się robi.
Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film z wcześniejszego etapu budowy tego wieżowca, Prime Corporate Center w Warszawie, i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.